Witajcie, chciałabym dzisiaj z Wami zrobić, pokazać Wam taki bardzo fajny wzór, który jeżeli robiony jest troszeczkę grubszej włóczki, bardzo świetnie nadaje się na zimowe sweterki, rozpinane również. Mi osobiście przypomina taki wzór jakby warkoczowy, chociaż tutaj nic z warkocza nie mamy. Tu nie ma absolutnie żadnego warkocza. Tak wygląda ta lewa strona. Ja tutaj przerobiłam tą próbkę dla Was, żeby pokazać dwa raporty. Dwa raporty na szerokość i jeden raport na wysokość. To jest jeden raport. Na jeden raport składa się. Odłożę to może na bok najpierw. Jeden raport składa się z 26 oczek, więc widzicie, że on jest dosyć duży, ten jeden raport, plus jedno oczko dla symetrii, plus dwa oczka brzegowe, które nigdy nie zaznaczam. To znaczy, tutaj robiłam dwa raporty na szerokość. I po zrobieniu 26 oczka, te 27 oczko nie miało dla mnie żadnego znaczenia, ponieważ na szerokość, jak będziecie robić sweterek, znowu zaczynacie od pierwszego oczka. To znaczy, robicie 26 oczko, to jest ta symetria. 26, jedno lewe. I zaczynacie znowu dwa lewe. To znaczy razem robicie trzy lewe oczka. I tak w kółko robicie, dopóki nie osiągniecie tą szerokość, jaką potrzebujecie na wasz sweterek. To znaczy ilość tych raportów. Jeżeli już osiągniecie tą, zobaczycie to zaraz, jak będziemy robili ten jeden raport. To wtedy robicie ten dla tą dla symetrii, to jedno oczko dodatkowo lewe i oczko brzegowe. Ja z Wami teraz w tej chwili przerobię jeden raport, który już tutaj zaczęłam robić. Jeden raport mam już tutaj zrobiony, ponieważ robiłam go na kanał niemiecki, więc mamy tutaj już jeden raport. Muszę sobie tutaj zrobić miejsce na tą moją włóczkę. Ok, już jestem. Więc mam już ten jeden raport szarą włóczką zrobiony. Tak on wygląda. Widzicie, to jest jego prawa strona. Ta lewa strona jest nie za ciekawa. Jeżeli chodzi o wysokość, mamy 23 rzędy. Co ja opowiadam Wam? Tak, 23 rzędy wzoru i w rzędach parzystych przerabiamy oczka tak, jak schodzą z drutu. To znaczy, jeżeli mamy tutaj dwa lewe, powiedzmy, już tu kończymy, no to na tej lewej stronie, w parzystym rzędzie drugim, one będą jako dwa oczka prawe. Te trzy oczka przeciągane, czy tutaj robione prawe, czy narzuty, one na tej lewej stronie w parzystych rzędach będą przerabiane jako lewe oczka. Teraz do naszych znaczków jeszcze powrócę. Ci z Was, którzy u mnie są nie po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie po raz ostatni, serdecznie dziękuję Wam za to. Znają już te moje znaczki. Ci z Was, którzy pierwszy raz u mnie są, bardzo Was proszę, jeżeli to skopiujecie sobie. Ja za każdym razem, jak mam szkic, to mówię Wam, że mam szkic, który wkładam na Facebook. Możecie tam sobie skopiować. Nie mam nic przeciwko temu. Tylko bardzo Was proszę, nie piszcie mi, żebym Wam obliczała, ile musicie mieć oczek na zrobienie czapki, sweterka, czy szalika, czy obojętnie czego, bo ja naprawdę, kochani, nie mam tego czasu,
żeby obliczać. Każda włóczka jest innej grubości, więc najlepiej, wspominam to po raz któryś, zróbcie sobie próbkę z włóczki, tak na przykład jak ja tutaj mam w tej chwili zrobione. Jeżeli ten wzór będziecie gdzieś wykorzystywali do czegoś, do jakiegoś sweterka, sukienki czy spódniczki, zróbcie sobie po prostu o taką próbkę jednego raportu i jednego przykładowo na wysokość i zmierzcie, ile to jest centymetrów i po prostu wtedy wiecie, ile musicie nabrać oczek, żeby zrobić sobie, czy dla kogoś ten sweterek. Wiecie, ile tych raportów musicie zrobić. Jeszcze raz powtarzam, że te znaczki u mnie, one się nie zmieniają. Jeżeli się zmienią, to ja automatycznie od razu Wam o tym mówię. One się nie zmieniają, dlatego widzicie, że ja sama te szkice robię, przepisując je po prostu z gazet, czy z internetu, czy z książek. Są tam na przykład inne narzuty, w tym tutaj wzorze, który Wam w tej chwili pokażę, tam narzuty były zaznaczone literką U. Te trzy razem przeciągnięte miały całkiem inny znaczek też. Zapiszcie sobie to, jeżeli będziecie dalej u mnie, będziecie już wiedziały, że te znaczki u mnie się nie zmieniają. To są oczka lewe, te kreseczki, to są oczka prawe, w ten sposób zaznaczam oczka prawe. To są trzy oczka razem, na prawo, ale przeciągnięte. To znaczy, zaraz Wam pokażę, w jaki sposób to się robi. Te kółeczka to są narzuty, oczka lewe, prawe, tak jak wspomniałam, i tak dalej, i tak dalej. Przeważnie jak jest większy wzór, to zawsze robię rzędy, zapisuję tu z prawej strony, ile jest rzędów, jak również z lewej strony. Oraz oczka na dole i u góry też zapisuję, żeby po prostu było to bardziej przejrzyste. Okej, to chyba tyle na temat tego wzoru. Możemy zacząć naszą robótkę. Jeżeli coś w międzyczasie mi się przypomni, to oczywiście Wam to natychmiast powiem. Przerabiać razem z Wami będę te rzędy nieparzyste, to znaczy rzędy, gdzie jest wzór. Natomiast parzyste, tak jak powiedziałam, przerabiać możecie sami. To są oczka przerabiane tak, jak one schodzą z drutu. Więc zaczynamy od pierwszego rzędu. W pierwszym rzędzie mamy oczko brzegowe, które zawsze ściągam, nie przerabiam. Następnie mamy dwa oczka lewe. Jak wydrukujecie sobie ten szkic, to będzie Wam o wiele łatwiej to robić ze mną, na przykład jak będziecie miały ten szkic przed sobą. No i teraz mamy te trzy oczka razem przeciągnięte, które tutaj zaznaczyłam na zielono. A więc jedno oczko zdejmujemy bez przerabiania. Dwa oczka przerabiamy razem na prawo. W ten sposób. To oczko zdjęte, nieprzerobione, przeciągamy nad tym oczkiem przerobionym. To są trzy oczka razem przeciągnięte. Następnie mamy sześć oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Jeden narzut, jedno oczko prawe, narzut. Trzy oczka lewe, raz, dwa i trzy, narzut, oczko prawe, narzut. Następnie mamy sześć oczek prawych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i trzy przeciągnięte. Jedno zdejmujemy. Dwa przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym.
I u mnie jest koniec raportu, więc robię dwa ostatnie lewe oczka. Jeżeli ty dalej robisz, to robisz tylko jedno lewe. Tego dla symetrii nie robicie. Jedno lewe i zaczynasz znowu od tych dwóch lewych. Ja, ponieważ kończę ten raport, mam te dwa lewe, które tu są na szkicu zaznaczone. I ostatnie moje oczko jest oczkiem lewym. Również to jest oczko brzegowe. To był rząd pierwszy. Rząd drugi przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. Trzeci rząd rozpoczynamy od oczka brzegowego. A następnie mamy, jak widzicie, to się nie zmienia. Tu mamy na początku te dwa oczka cały czas lewe. Dwa oczka lewe. Jedno na prawo, jedno zdjąć, dwa przerobić i to zdjęte przeciągnąć nad tym przerobionym. Pięć oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Następnie mamy jeden narzut, jedno oczko prawe, narzut i trzy oczka lewe. Raz, dwa i trzy. I znowu narzut, jedno oczko prawe, narzut, pięć oczek prawych, dwa, trzy, cztery i pięć. Trzy razem przeciągane. Jedno zdejmujemy, dwa przerabiamy na prawo. To zdjęte, nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Jedno oczko prawe i u mnie są dwa oczka lewe i brzegowe. To był rząd trzeci, rząd czwarty parzysty. Przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. Rząd piąty. Oczko brzegowe i dwa oczka lewe. Raz i dwa. Dwa oczka na prawo. Trzy razem przeciągnięte. Jedno zdejmujemy, dwa przerabiamy na prawo. I to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Następnie mamy cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy i cztery. Jeden narzut, jedno oczko prawe i narzut. Kolejne trzy oczka to są oczka lewe. To już jest widać, jak jesteście na środku tego raportu, to widzicie, że tam są oczka lewe z tej strony, a z drugiej strony są one jako prawe. Jeden narzut, jedno oczko prawe i jeden narzut. Następnie mamy znowu cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy, cztery, trzy oczka przeciągnięte, jedno zdejmujemy bez przerabiania, dwa przerabiamy na prawo i to zdjęte przeciągamy nad tym przerobionym. Dwa oczka prawe i u mnie jest koniec raportu, więc dwa oczka u mnie są na lewo i ostatnie oczko brzegowe przerabiam również na lewo. To był rząd piąty. Rząd siódmy, dwa oczka na lewo po brzegowym oczku. Następnie mamy trzy oczka prawe i trzy razem przeciągnięte. Jedno zdejmujemy, dwa przerabiamy razem i to przeciągamy. Kolejne trzy oczka to są oczka prawe. Narzut. Oczko prawe, narzut. I trzy oczka na lewo. I znowu narzut, jedno oczko prawe i narzut. Następne trzy oczka to są oczka prawe. Raz, dwa, trzy. Trzy razem przeciągnięte. Trzy prawe, raz, dwa, trzy i u mnie znowu dwa ostatnie są oczka lewe i oczko brzegowe.
To był rząd siódmy, rząd ósmy przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. Rząd dziewiąty, oczko brzegowe i dwa oczka lewe. Raz, dwa, cztery oczka na prawo, trzy, cztery, trzy razem przeciągnięte. Następnie mamy dwa oczka prawe, raz, dwa, narzut, jedno oczko prawe, narzut i znowu w środku jesteśmy, tam są trzy oczka lewe. Znowu narzut, jedno prawe, narzut, następnie są dwa oczka prawe, trzy razem przeciągnięte, jedno zdejmujemy, dwa przerabiamy na prawo, to zdjęte przeciągamy nad tym przerobionym. Cztery oczka prawe i u mnie na końcu raportu mam dwa oczka lewe i oczko brzegowe. To był rząd dziewiąty, dziesiąty robimy tak, jak oczka schodzą z drutu. Rząd jedenasty, brzegowe, dwa lewe, raz, dwa, następnie mamy pięć oczek prawych, raz, dwa, trzy, cztery i pięć, trzy razem przeciągnięte. Następnie jest jedno oczko prawe i narzut. I znowu jedno oczko prawe, narzut. I tu mamy środek naszego raportu. I tu są trzy oczka lewe. Narzut, oczko prawe. Narzut, oczko prawe. I trzy oczka razem przeciągnięte. Zdjąć dwa razem. I to przeciągnąć nad tym przerobionym. I kolejne pięć oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I moje ostatnie dwa oczka lewe i brzegowe. To był rząd jedenasty, rząd dwunasty. Przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. Rząd trzynasty, oczko brzegowe i dwa oczka lewe. Jeden narzut, oczko prawe, narzut. Sześć oczek prawych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Następnie mamy trzy oczka razem przeciągnięte. W ten sposób. Dwa oczka trzy oczka lewe, przepraszam, trzy lewe i znowu trzy razem przeciągnięte. Sześć oczek prawych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Narzut, jedno prawe, narzut i dwa ostatnie są lewe i oczko brzegowe. To był rząd trzynasty, rząd czternasty przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. Doszliśmy już do rzędu piętnastego, oczko brzegowe i dwa oczka lewe. Następnie mamy narzut, oczko prawe i kolejny narzut. Pięć oczek prawych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy oczka razem przeciągnięte. Następnie jest oczko prawe i trzy lewe po środku. Oczko prawe i trzy przeciągnięte.
5 oczek prawych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, narzut oczko prawe, narzut i moje dwa ostatnie oczka, lewe i oczko brzegowe. To był rząd 15, 16, przerabiamy tak jak oczka schodzą z drutu. Rząd 17, brzegowe dwa oczka lewe, narzut oczko prawe, narzut cztery oczka prawe, raz, dwa, trzy i cztery, trzy razy przeciągnięte. Następnie mamy dwa oczka prawe, raz i dwa, trzy oczka na lewo, raz, dwa i trzy, i znowu dwa prawe, trzy razy przeciągnięte. No. Cztery oczka prawe, raz, dwa, trzy, cztery, narzut, oczko prawe, narzut i dwa lewe. Rząd 17, rząd 18, przerabiamy tak jak oczka schodzą z drutu. W rzędzie 19 rozpoczynamy oczkiem brzegowym i dwa oczka lewe. Jedno i drugie oczko lewe. Coś mi się tutaj zahaczyło. Teraz. Następnie mamy jeden narzut, jedno oczko prawe, narzut i trzy oczka prawe. Dwa i trzy. Trzy razy przeciągnięte jedno zdejmujemy, dwa przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Następnie trzy oczka prawe, raz, dwa i trzy, trzy oczka lewe, raz, dwa i trzy, i znowu są trzy prawe, raz, dwa, trzy i trzy razy przeciągnięte. Następnie trzy oczka prawe, dwa i trzy, narzut, prawe, narzut i te u mnie są dwa ostatnie, lewe i oczko brzegowe. To był rząd 19, rząd 20, przerabiamy tak jak oczka schodzą z drutu. W rzędzie 21 rozpoczynamy oczkiem brzegowym i dwa oczka na lewo. Następnie mamy narzut, oczko prawe i narzut. Dwa oczka prawe i trzy razy przeciągnięte. Jedno zdejmujemy, dwa przerabiamy na prawo i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy, cztery, trzy oczka lewe, raz, dwa, trzy i znowu cztery oczka prawe, raz, dwa, trzy, cztery, już zaraz. Trzy oczka razem przeciągnięte. Dwa prawe, narzut, prawe, narzut i dwa lewe. To był rząd 21, 22. Przerabiamy tak jak oczka schodzą z drutu.
I ostatni rząd wzoru, 23, oczko brzegowe, 2 oczka lewe, 1 narzut, oczko prawe, narzut i znowu jedno oczko prawe i 3 razem przeciągnięte. Następnie mamy 5 oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy lewe i znowu pięć oczek prawych. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć, trzy razem przeciągnięte. Jedno oczko prawe, narzut, prawe, narzut i ostatnie dwa oczka, lewe i brzegowe u mnie. To był rząd 23, ostatni rząd wzoru, 24. Przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu, to znaczy tutaj mieliśmy... To zrobię jeszcze z Wami. Dwa prawe, ponieważ te ostatnie tam były lewe. Następnie mamy wszystkie oczka lewe. Narzuty również na lewo przerabiamy. No i teraz jak dojdziemy tutaj do środka, to będziemy mieli te trzy oczka prawe, które robiliśmy w poprzednim rzędzie jako oczka lewe. To są te na środku tutaj. One tu schodzą nam z drutu jako oczka prawe trzy razy. I znowu wszystkie na lewo, narzuty również. Pamiętajcie, żeby narzuty też robić na lewo. W tym wypadku tutaj w tej chwili mam narzut na lewo. I jeszcze jeden narzut był. I te dwa ostatnie oczka u mnie są oczkami prawymi i oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Ok. Ten wzór zakończony jest. W tej chwili przerobiliśmy 24 rzędy. 25 rząd i kolejne następne rzędy przerabiamy znowu od pierwszego, jeżeli robimy na wysokość. Jak widzicie, tutaj przerobiłam jeden raport na szerokość. Tutaj troszeczkę się zwęża, ale to jest normalne. Jak to jest zrobione w sweterku i później jest szyte, to tego nie widać. Tu jest jeden raport na szerokość i dwa raporty na wysokość. W ten sposób to wygląda. Tutaj w tym żółtym, co Wam pokazywałam, to był jeden raport na wysokość, a dwa na szerokość. Jak widzicie, tak to w tym żółtym wygląda. Tak jak wspomniałam na początku, możecie ten wzór, ten szkic znajdziecie na Facebook, możecie sobie wydrukować, skopiować i wydrukować i według tego robić. Ok, to wszystko na dzisiaj. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym kolejnym moim wideo. Cześć!